Nazywam się Maciej Wieczorek. Jestem prezesem zarządu i założycielem spółki Celon Farma. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, dla którego poświęciliśmy ostatnie 3 lata naszego życia. Miejscu wyjątkowym, ponieważ jest efektem wielu lat przemyśleń, doświadczeń, w którym mogą powstawać najbardziej innowacyjne leki, które pomagają nam wszystkim w życiu. Inwestycja zaczęła się w roku 2017. Była w rękach najlepszych projektantów, zarówno przemysłowych, jak i projektantów wnętrz. Naszym celem było stworzenie miejsca, w którym wszyscy pracownicy, badacze, naukowcy czują się komfortowo, mają również i chwilę relaksu, ale również chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym mielibyśmy możliwość wymiany idei, wspierania się, ubijania pewnych konsensusów w zakresie projektów. Centrum Badawczo-Rozwojowe jako inwestycja wielofunkcyjna z samego założenia różni się od większości obiektów realizowanych przez firmę Skanska. W jednej bryle zawarte zostały powierzchnie o różnym charakterze. Mamy tutaj powierzchnie biurowe, mamy laboratoria, ale mamy też budynek biurowy z magazynem. Każda z tych powierzchni wymaga innych kompetencji, no i ma swoją specyfikę. Tomasz Kura, jestem kierownikiem do spraw inwestycji w firmie Celon Pharma. Inwestycje farmaceutyczne wymagają więcej różnorodnych rzeczy związanych z przygotowaniem powietrza, odpowiednich warunków, temperatury, wilgotności w pomieszczeniach, w których odbywają się eksperymenty. Dlatego jest to naprawdę duże wyzwanie, żeby spełnić wszystkie te wymogi. Największym wyzwaniem do zarządzania na naszej budowie było wykonanie fundamentowania, a mianowicie wysokie wody gruntowe, które tu występowały, uniemożliwiało nam przeprowadzenie tego całego procesu i tej realizacji. Podjęliśmy decyzję o wykonaniu dużych kraterów w terenach zielonych i przez system takiego wewnętrznego obiegu pompowania wody pozbywaliśmy się tej wody z wykopów i mogliśmy kontynuować ten proces. Jako generalny wykonawca tej inwestycji najbardziej jesteśmy dumni z tego, że udało nam się sprostać wyśrubowanym wymaganiom klienta dotyczącym jakości i terminowości wykonania pracy. W uproszczeniu zrealizować trzeba było prawie 3 budynki w jednym. Przez to wiele różnych firm współpracujących z nami, jak i również podwykonawców klienta spotkało się na jednej płaszczyźnie. Sądzę, że powiększyliśmy swoje zasoby przestrzeni o 3-krotnie. Cała inwestycja kosztowała nas blisko 200 milionów złotych, z czego kilkadziesiąt milionów złotych stanowiło dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. Kilka faktów. Na powierzchni przeszło 40 tysięcy metrów kwadratowych. Mieszczą się zarówno pomieszczenia wspólne, biurowe, ale przede wszystkim olbrzymia liczba pomieszczeń laboratoryjnych, chemii medycznej, biologii molekularnej, analityki, a także wytwarzania leków do badań klinicznych. Nowe laboratoria w dziale chemii medycznej zostały zaprojektowane w taki sposób, aby obejmować wszystkie obszary, jakimi zajmują się chemicy medyczni. Krzysztof Dubiel, jestem kierownikiem działu chemii medycznej w spółce Celon Pharma S.A. Prowadzimy projekty związane z rozwojem nowych leków wycelowanych w jednostki chorobowe takie jak onkologia, choroby immunologiczne, choroby metaboliczne czy choroby ośrodkowego układu nerwowego. Rozwijamy cząsteczki, planujemy cząsteczki, które będą w stanie hamować te cele, niwelować ich działanie, a tym samym niwelować skutki i przebieg choroby. Jerzy Pieczykolan, jestem kierownikiem działu badań przedklinicznych w firmie Celon Pharma. Posiadane przez nas zasoby techniczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym, zespół naukowców, sieć zewnętrznych ekspertów, z którymi współpracujemy, a także unikalne metodyki realizacji i prowadzenia tychże projektów sprawiają, iż kilkanaście projektów badawczych, które realizujemy w 5 obszarach terapeutycznych, jest tylko preludium do naszych rzeczywistych możliwości badawczych. Zespół R&D tworzą wspaniali analitycy, wspaniałe osoby, które rozwijają daną formulację oraz osoby, które mają doświadczenie od strony regulacyjnej. Nazywam się Ewa Tratkiewicz. W Celon Pharma jestem kierownikiem działu rozwoju produktów leczniczych. W nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym będziemy posiadać nowoczesne technologie typu ekstruzja na gorąco, suszenie rozpyłowe, które pozwolą nam na dobranie technologii
opracowanie postaci leku w zależności od potrzeb projektowych. Po stronie analitycznej jesteśmy uposażeni w aparaty typu LC-MS-MS, które z wysoką czułością potrafią analizować próbki z badań klinicznych i przedklinicznych. Cały obiekt zawiera kilkanaście sal konferencyjnych, ale też około 1500 m2 powierzchni, które możemy ogólnie nazwać powierzchniami relaksu, zarówno wewnątrz obiektu, jak i miejscami relaksu zewnątrz, czy też na patiach. Jest to więc w pełni nowoczesny obiekt, który dodatkowo spełnia wszystkie wyśrubowane normy w zakresie komfortu powietrza, w zakresie jakości powietrza, a także parametrów akustycznych. Te tereny zielone, które mamy wokół budynku, jak również te patia, które zostały wybudowane, to są jak najbardziej nasze takie perełki związane z tym budynkiem. Ich sam wygląd, czy zieleń, która tutaj powoduje, jak to wygląda, daje pewien oddech dla pracujących, którzy mogą sobie tu wyjść, odpocząć w trakcie prac laboratoryjnych. Ale sam budynek to nie wszystko. Przede wszystkim to są ludzie, którzy w nim pracują. A ludzie w Celon Pharma są wyjątkowi i zawsze postawieni najwyżej. Dzisiaj nasz zespół badawczo-rozwojowy to jest około 160 osób. Docelowo w nowym centrum badawczo-rozwojowym będzie pracowało 350 osób. Od wielu lat nasi pracownicy cechują się wyjątkową dyscypliną, rzetelnością, pomysłowością, dzięki którym osiągamy sukcesy, które możemy przełożyć na regularnie wprowadzane leki do rozwoju klinicznego, a także sukcesy rynkowe naszych terapii.